Krzysiu, komu on to robi tak naprawdę? Zobacz. No komu on to robi? Jak on nie No. poznał siebie, nie poznał społeczeństwa, a robi rząd na całość społeczeństwa i na siebie. Od siebie właśnie. To on nam może krzywdę zrobić przecież. Bo ja za chwilę rzucę słuchawkę. No wiem. Pan, ja mam w dupie pana winę, w dupie definicję dekretu, w dupie inne głupie jakieś zaczepki. To rozmowa z 2022 roku. Po dwugodzinnej rozmowie z Krzysiem, Krzyś poddał pomysł, żeby zadzwonić do pana Tadeusza od dekretu. Cóż, porozmawialiśmy sobie o tym. Bardzo dziękuję Krzysiowi za rozmowę, bardzo pouczająca rozmowa. Bardzo dziękuję panu Tadeuszowi za rozmowę, bardzo pouczająca rozmowa, więc możecie się wsłuchać. Posłuchajcie społeczności o pomyśle na społeczności. Dzień dobry, panie Tadeuszu. Ma pan chwilę porozmawiać? Niech pan mówi, jak już pan zadzwonił. Dzwonię w tej chwili ze Skype'a. Panu podsyłałem film Rafała Stępniaka. Nie kojarzę, nie pamiętam, o co chodzi, o jakie firmy. Chodzi do Jaworzna, do sądu i chciał prezesowi kartkę nakleić na drzwiach, że będę czynił innym, jak chciałbym, by mi nie czyniono. On z nami tutaj jest, możemy rozmawiać nawet w grupie. W ogóle nie kojarzę tych rzeczy, o których pan mówi w tej chwili. Rafał, słyszysz tak, rozmowę? Tak. Witam. Witam, kłaniam się. A o co konkretnie chodzi? Rafał twierdzi, że prawo wyborcze, wybory są nam niepotrzebne, że wszystko już będzie inaczej ułożone w tym świecie. No i dobrze, no i ja się pytam, po co do mnie dzwonicie konkretnie? No to, że ktoś coś twierdzi, to ma prawo do tego, żeby sobie twierdził. Ale po co do mnie dzwonicie? W jakim celu? Ja chciałem, żeby pan go poznał, bo też ma ciekawe pomysły, no. Może to nie czas jeszcze jest, bo to trzeba by się zapoznać z alternatywą, bo mamy różne alternatywy, różne pomysły na przyszłość. Ja mam inny pomysł, alternatywny można powiedzieć i można wybrać lepszy. No to słucham. Prawdę mówiąc, na co? Lepszy pomysł na co? Na społeczeństwo. Na rozwój społeczeństwa. Na społeczeństwo w jakim czasie? Kiedy? Na przyszłość, żeby coś już było w przyszłości. A no właśnie, czyli... no to słucham. Jak pan chce tą przyszłość widzieć, słucham. Po pierwsze, żeby zacząć w ogóle temat i budowy czegokolwiek, to trzeba ruszyć od prawdziwej podstawy. Wtedy się będzie to miało wyjaśnione. Prawda? Właśnie, tak? Właśnie, a prawdziwą podstawą... Właśnie, a prawdziwą podstawą to jesteśmy my, czyli jednostka. To jest ta prawdziwa podstawa, czyli tak naprawdę trzeba rozpoznać umysł, osobowość człowieka na początku zawsze, bo tego nie mieliśmy, a że nie mieliśmy, to mieliśmy wszystko inne. Skoro nie wiedzieliśmy, jak nasz umysł funkcjonuje, jaki jest nasza droga ewolucji, dobra, to co jesteśmy... wie pan, pan chce poznać umysł kogo konkretnie? Wszystkich... Mechanizm. Polaków? Nie, mechanizm. Mechanizm osobowości, bo ja to rozpracowałem, mechanizm osobowości. No dobrze. W jakim celu pan chce poznać mechanizm osobowości? Żebym wiedział, kim jestem, po pierwsze, i żebym wiedział, czy działam sensownie, czy niesensownie. Na jakim etapie ewolucji może jestem w świadomości? No i co? Żeby daleko nie szukać. Skoro pan jest pomysłodawcą takiego mechanizmu, a nie innego, do jakiego wniosku pan doszedł w swojej konkretnie sprawie? Na jakim pan jest etapie ewolucji? Jak pan potrafi sensownie myśleć i konkretne, jakie pan wnioski na przyszłość proponuje? Nie będzie tych dekretów. Tych dekretów nie wprowadzimy w życie. Tych, co pan proponuje. Ja się nie pytam, co wprowadzimy, co nie, tylko co pan proponuje. Właśnie, proponuję zorganizować radę, porozmawiać, ale tutaj też trzeba z ludźmi, którzy są pomysłowi, którzy nie oceniają, nie odrzucają. Jaką radę? Z jakimi ludźmi konkrety poproszę? No właśnie, pan potrzebuje konkretów. A tutaj mowa o pomysłach jest, a nie o konkretach. Pan ma pomysł konkretny, czy pan sobie chce pobujać w obłoczkach? No właśnie, widzi pan. Pomysły, rozpoznawanie tego, jak to jest. I widzi pan, jeżeli pan na przykład nie ruszy od prawdziwej podstawy, to nigdy pan nie będzie miał to wyjaśnione, na przykład czy... Dobrze, niech pan sobie robi radę, niech pan w tej radzie dopiero tak prawdę mówiąc szuka właściwych pomysłów,
w tej Radzie, bo ja widzę, że pan nie ma żadnego pomysłu. Pana pomysłem jest zwołanie Rady i dopiero debatowanie, szukanie pomysłów na przyszłość w tej Radzie. Nie, ja zacząłem od czegoś innego. Pomysłów nie ma. Pana pomysłem jest zwołanie Rady. Moment, bo to jest tak, że widzi pan, no nie ruszamy znowu od prawdziwej podstawy, a jeżeli ja mówię Rada, to pan ma jakąś definicję Rady. Mówimy o czymś innym. No to proszę przedstawić swoją. Oj, słona, widzi pan, no to jest kolejna rzecz, pomysł, tak? No to ważne jest, z kim się rozmawia na temat tych pomysłów. Ja akurat z panem rozmawiam, teraz mogę ja, znając tę strukturę osobowości, widzieć, czy jest pan chętny, czy nie jest pan chętny. Czy jest pan oporny, ale czy... Ale chętny do czego? Konkrety, proszę, a nie bzdury, bujanie w obłokach. Prawdziwa podstawa, prawo istnienia na przykład. Jest panu znana? Prawo istnienia. To jest prawdziwa podstawa, od czego zaczynamy dopiero ruszać. Proszę pana, ja nie mam czasu na wysłuchiwanie bzdur. Wystarczy, że pan wie. Prawdziwa podstawa. Ja się pytam, jak pan zna podstawy istnienia i inne tak bardzo mądre rzeczy, to jakie pan z tych swoich bardzo mądrych przemyśleń i rzeczy wyciągnął wnioski i co pan mnie konkretnego proponuje? No ja mogę panu proponować na przykład to, żeby ruszył od prawdziwej podstawy swój dekret i wtedy będzie pan proszę miał to pana, wyjaśnione. Niech pan ruszy od prawdziwej podstawy i niech pan zaproponuje coś alternatywnego do dekretu, jeśli się panu dekret nie podoba, albo jeśli pan twierdzi, że z jakichś innych powodów on nie zostanie wdrożony. No nie będzie wdrożony bardzo na przykład... przedstawić konkretną alternatywę. Proszę pana, pani od razu konkretów szuka. My jesteśmy na tym etapie, gdzie poszukujemy, a nie, że, dobrze, że my już to chcemy... Niech pan konkretów sobie poszukuje i niech pan do mnie zadzwoni, jakie pan znajdzie. Aha. Bo ja już znalazłem. Gotowe. No właśnie, a przy pana, a winę pan rozpoznał? Co to jest wina na przykład? Bo gdyby ten dekret wszedł, tak, to na przykład pan mógł mnie pozwać, prawda? Może pan. Może pan? Może pan. Załóżmy, że mamy ten nowy pana pomysł, on już ruszył w świat, on już funkcjonuje, prawda? Spełniło się te pana marzenia, ludzie są zachwyceni. Jakie marzenia? Co za bzdury mi pan tu opowiada? No to są marzenia pan pana. Niech pan nic nie insynuuje, niech pan mi nie wstyka słów, którego pan w żadnym moim piśmie nie znajdzie o jakichś marzeniach moich. Właśnie, widzi pan, no a jednak... Sny pana wyobraźnię, pana imaginację. No dobrze, a to skąd się to wzięło, jak nie z pomysłów, z marzeń, ten pana dekret? Rany gościa, ja nie zamierzam prowadzić tutaj przedszkola, ja nie zamierzam się tłumaczyć. Propozycję konkretną złożyłem. Nie pasuje, zaproponujcie coś innego, ale konkrety, a nie debaty na poziomie przedszkolaków, tak? Czemu przedszkolaków? No bo ta dyskusja, która teraz pan mi tu proponuje, to do czego ona zmierza? To jest sztubacka dyskusja. Zero konkretów, zero konkretnych propozycji, tylko rozważanie. No to mam propozycję dla pana, jak pan ma ochotę rozważyć temat winy, propozycja, bo w przyszłości... No, a ja nie mam ochoty rozważać tematu winy, ja wiem, co to jest w moim wyobrażeniu wina. Nie zamierzam dyskutować na tematy podstawowe, filozoficzne. Proszę pana, właśnie akurat załóżmy hipotetycznie, jest pan w sądzie. I ja nie zamierzam hipotezy winę tu żadnych wysuwać. Ma pan konkrety czy nie? Bo ja nie mam czasu na bzdury. No słucham. Jest w prawie polskim wina u was? Na przykład gdybym się chciał dowiedzieć, co to jest wina u was w dekrecie. Ja chcę od pana usłyszeć, jakie ma pan do mnie przez telefon konkrety. W jakim celu pan do mnie dzwoni? Bo ja za chwilę rzucę słuchawkę. No wiem. Pytam się, czy pan w dekrecie opracował definicję do swojego dekretu na przykład. Zdefiniował dobrze swój dekret. Zbadał, niech pan sobie rozumie. Pytam, jak autora. Dekret jak pan chce. Pytam, jak autora, czy pan dobrze zdefiniował na przykład słowa w dekrecie, bo to jest ważne, żeby ludzie potem się nie kłócili o te słowa. Bo ktoś rozumie proszę to tak, pana, a ktoś tak. Dobra, ma pan konkret czy nie? No konkretnie, na przykład winę jakby pan rozpoznał, byłoby panu łatwiej na przykład, bo potem ludzie by się proszę nie kłócili. Proszę pana, ja mam w
dupie pana winę, w dupie definicję dekretu, w dupie inne głupie jakieś zaczepki. Ja się pytam, czy ma pan konkretne propozycje, a nie głupie pytania. No, konkretna propozycja na przykład zamienić sądownictwo na coś innego, żeby nie było osądu, czyli sędziów. Niech pan powie na co innego zamiast bzdurne znów konkretne propozycje w cudzysłowie. Ale najpierw to trzeba nie myśleć o tym, żeby to było, a potem możemy wymyślać konkretne rzeczy. Najpierw, widzi pan, najpierw trzeba się zastanowić nad własnymi pomysłami. Nie, rzucił słuchawkę. Dobrze. Ojejku, fajnie, że mnie połączyłeś, bo przynajmniej już widzę, co to za człowiek. No. Pan Cichocki chce konkretów. On chce już, żeby mieć gotowe. Pokaż mi danie, a ja zobaczę, jak smakuje. Tak? No tak, ale to ty też nie masz konkretów, nie? Bo ja też mówię, nie wiesz, co będzie. Moment, Krzysiu. Pamiętaj, że to nie jest tak, że ja sobie będę wymyślał i ja wam będę narzucał. Że ty sobie będziesz wymyślał i ty będziesz narzucał. Że on sobie wymyśli i on będzie narzucał. To jest jeszcze za wcześnie troszeczkę, żeby mieć to gotowe. Zrozum, że my dalej jesteśmy w tym samym modelu, gdzie kilka osób siedzi i wymyśla system, a 40 milionów to nic nie robi, obserwuje, a potem narzeka na niego. Nikt z nas nie bierze udziału w tym, oprócz kilku osób, powiedzmy. Widzisz? To tak nie będzie. Musimy się najpierw przebudzić, najpierw. Dlatego tutaj nie można mieć już konkretów. To nie jest ten etap, żeby podawać konkrety. To jest ten etap, żeby zachęcać ludzi do pomysłów, a potem pasjonaci już się sami zejdą i oni już to przetworzą. Jeszcze nie teraz. Dlatego widzisz, pan Cichocki... Ale Cichocki też to mówił, że jeszcze to nie jest gotowe wszystko. Tak, ale on widzisz, jakby to powiedzieć, no widzisz, on nie ruszył z prawdziwej postawy. Zresztą ja wiedziałem o tym, że nie ruszył, dlatego go pytam. Zresztą pan Cichocki bardzo jest osobą oceniającą. Jest nerwowy. To jest strach przed jego czasem. Zabieracie mi czas. O pierdołach ze mną rozmawiacie, widzisz? Pierdoły. Konkrety mi daj. Daj mi konkret, panie. Ja mam to, a daj mi konkret. Czyli powalcz ze mną, widzisz? Powalcz ze mną, a jestem pierwszy. Bo jak ja bym był pierwszy, to on by wtedy musiał ze mną, nie? Jak ja bym miał coś innego. A on po prostu wziął, pozmieniał to, co jest, dopisał swoje. Tak jak on widzi wolność, widzisz? Tak jak on widzi wolność. A wolność, ja ci powiedziałem, wolność jest wtedy, jak jesteś zrównoważony emocjonalnie. Czyli jak będziesz słyszał na przykład takie rozmowy przez telefon, tak jak ja z urzędnikami, że rzucają słuchawkami. Są konkretów, oni też są. Fakty, panie, fakty, konkrety. Zabierasz mi czas, mój cenny czas, tak ci powiedzą. To nie są ci ludzie, to nie są wolni ludzie, widzisz? Dlatego jak ktoś ma taki umysł, to on ci wymyśli może i fajny pomysł logiczny, ale to nie będzie sensu w tym. Bo pomyśl sobie, że na przykład słuchaliśmy autora. Chcielibyśmy być tak jak ten autor, zrozumieć to tak samo, być taki sam, no to jacy będziemy, tacy rozczęsieni. Bo ktoś, kto jest spokojniejszy, widzisz, rozmawiając z tym autorem, to on będzie widział już, że tamte nierównowagi w tych jego projektach będą zawarte, muszą być. Dlatego go zapytałem o tą winę. I co? No to są proste rzeczy, no przecież pomysły, marzenia, no. Jego marzeniem jest mieć dekret. No on zrobił ten dekret, nie? No ale to jest jego marzenie. Zrealizował sobie, no. Tak, ale on nawet nie wie, co to jest marzenie, widzisz. To działa u ciebie, u mnie, u niego. To wszystko działa. Jak mówię, możemy się gubić, możemy iść w niewłaściwą ścieżkę. Pogubimy się na przykład. Tak jak możesz zabłądzić w tym wszystkim. Może ci się wydawać, że dobrze idziesz, ale tak naprawdę niedobrze idziesz. Widzisz, tak samo jak ten pan Cichocki, jemu się wydaje, że on dobrze idzie, bo to jest dla niego niesamowicie super logiczne, w porządku. To się nie sprawdzi na dłuższą metę i to nie jest sensowne. Inaczej, zasada jest taka, że zawsze jest łatwiejszy sposób. Mhm. O to chodzi, widzisz? Żeby szukać łatwiejszego sposobu, bo my mamy, to Cichocki robi to samo. To jest dosłownie to samo. Pozmieniane trochę. Łatwiejszy sposób musi być. A żeby mieć łatwiejszy sposób, pytanie, jak rozpoznać łatwiejszy? Bo może się okazać, że teraz na przykład jest taka sytuacja, że nie mamy alternatywy, w porządku. Nie ma alternatywy, to co robimy? Czas wyborów.
Nie mam innego. No, ale ludzie są tacy, jacy są, chodzą na wybory, no niestety. Dobrze. Dobrze, niech sobie chodzą. Bo to jest ten... Zresztą, to... wybory są za rok, nie? W każdym razie i tutaj widzisz, znowu będziemy się kłócić jako społeczeństwo. Za rok już teraz będzie trwała kampania. W tym czasie za rok będzie trwała dobra kampania. Teraz zobacz nawet samo to, co się dzieje w społeczeństwie. Jakbyś miał tak, widział z lotu taką energię ludzi przed wyborami, że ona jest taka, powiedzmy, stabilna i pojawiają się wybory, czyli walka polityczna, to jest tak jak na stadionach się ludzie zachowują, tylko że w domach i troszeczkę mniej. No to oni są zmęczeni po prostu po takim jednym dniu oglądania tego wszystkiego, co tam się u góry dzieje. My tu tracimy energetykę przy takich wyborach. Tutaj jest wiele minusów. Tu jest kłótnie, słuchaj, tutaj nawet dochodzi do przestępstw, jak masz wybory. Masz walkę z człowiekiem, to gdzie tu jest wolny kraj? Nie ma wolnego kraju. Wolność to jest wolność. To jest odpowiedzialność. To jest kreacja. To jest to właśnie zrozumienie drugiego człowieka. Odpowiedzialność przede wszystkim, czyli wiedzieć, co to jest w ogóle odpowiedzialność. Jakby zapytał pana Cichockiego, czy on bierze za to odpowiedzialność, widzisz, pomysłodawca. Bierze za to odpowiedzialność, podpisując. Jaką? Właśnie taką, jak przed chwilą pokazał. No jaką bierze odpowiedzialność? Czeka na konkrety, no. A zgadywanie, co będzie po wyborach, to nie wiesz i ty, i nie wiem ja, no. Krzyś, ja ci powiedziałem, na razie nie będziesz miał konkretów. Widzisz, bo konkret dla niego to jest strzał dziesiątkę. Pokaż mi strzał dziesiątkę, bo on właściwie trafił gdzie w tą tarczę na przykład? W dziesiątkę? No tak, bo to jest jego pomysł, pamiętaj. To jest jego pomysł, to jest jego dziesiątka. Może nie do końca dopracowana, ale chodzi o jakieś delikatne szczególiki, no nie? Moglibyśmy się zgodzić. Strzelił w dziesiątkę w tarczę? No bo nie ma innego lepszego pomysłu, nie ma. On nie ma, na tym etapie nie ma. I on mówi tak, to teraz mi daj konkret, wbij to gdzieś tam przy mojej dziesiątce. Skoro uważa, że ta dyskusja do no czegoś tak, służy. No, na tym chyba polega ta rada, tak? Starszy, to co chcesz stworzyć, że daj mi konkret i wprowadźmy go w życie, nie? No widzisz, robię drugą strzałkę. Jeżeli tu mam jedną wbitą, bo to jest ten dekret. Ale to ją trzeba zrobić, nie? No załóżmy, że mamy już to, musimy sobie to wymyślić. Znaczy mamy ten projekt, bo no, on mówi no tak. No nie, no nie ma, no, bo zakładanie to, co ci powiedział Cichocki, że nie ma na razie, nie ma, daj konkret, będziemy rozmawiać. A jak nie ma, no to o czym rozmawiamy? O pomysłach. Chociażby ale pomyśle... gdzie ten pomysł jest? Na razie jeszcze nie powiedziałeś mu konkretnego, że masz powiedziałem pomysł. Powiedziałem mu, nie zajarzył. Powiedziałem mu, ruszanie od prawdziwej postawy. Czy dobrze ruszyłeś? To jest pomysł. Popatrz. Poddam ci pomysł. Możemy ruszyć tak, jak siedzimy i zaczynamy omawiać. Albo ruszyć od prawdziwej podstawy. Jeżeli zawsze ruszysz od prawdziwej podstawy, to masz tą ścieżkę. Prawdziwą ścieżkę, prawdziwą, 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 prawdziwą. O, jesteśmy właśnie tutaj, gdzie jesteśmy. I co robimy dalej? I może się okazać po tej ścieżce, jeżeli pójdziemy, to może się okazać, że ten pomysł, który jest, na przykład tego dekretu, to on jest gdzieś indziej, bo ścieżka, czekajcie, czy ja mam rękę, ścieżka ci idzie tu, a pomysł jest tu, po prostu się nie spina w ogóle, widzisz? Coś on się jest... nie spina, bo jakby się spinało, to by ludzie za tym poszli. Nie poszliby. Po pierwsze za wcześnie na takie rzeczy, pomimo, że ludzie bardzo, 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 bardzo chcą, to jest za wcześnie dla tych ludzi. Bo oni znowu wezmą bezrefleksyjnie to. Tam nikt nie popatrzy do tego dekretu. Połowa Polaków nie popatrzy. Większość zacznie czytać, ale pewnie nie doczyta. Tym dekretem tak naprawdę będą najwięcej o nim wiedzieć kto? Prawnicy. Znowu prawnicy, widzisz? Widzisz, cały pomysł polega na tym, żeby każdy wchłonął taki dekret na przykład i potem sobie się nim posługiwał. Miał to na co dzień w głowie, taki jego. No nie, to taki jak, nie wiem, jak umiesz jeździć samochodem. Widzisz, znowu się tego nie da wchłonąć. Nie da się. I znów tutaj prawnicy są potrzebni przy tym dekrecie. Czyli znowu to jest spakowanie ludzi na minę. Rozumiesz, czy nie? Ma to sens? Czy to jest spakowanie ludzi na minę? No, sam się wypowiada o tych prawnikach, że to są licencjonowane głąby. A będą inne w tym nowym systemie? Inne będą? Bo widzisz... Bo to jest specyfika umysłu pracować w takim zawodzie. Ja bym się na przykład nie nadawał do takiego zawodu. Zająć się i zostawić. Nie wiem, a ten Cichocki, on jest jakimś prawnikiem?
Nie, amatorem nie. Chyba. Tak. No, ale ma umysł oceniający. Bardzo oceniający umysł. To on będzie odrzucał większość propozycji. Pomysły poodrzuca. Poodrzuca osoby. No. Żeby ocenić ten pomysł, to trzeba go pokazać mu, żeby miał co ocenić. Preferować. Preferencja nie jest osądem. Trzeba pomysł pokazać, konkret pokazać mu, żeby z nim go ocenić. Ja wiem, bo ty jeszcze, Krzyś, ty jeszcze szukasz konkretów. Twój umysł potrzebuje konkretów. Tak, większość ludzi, jak też zauważyłem, oni potrzebują konkretów. Oni sobie nie dadzą nic innego, tylko konkret. To jest po prostu... No tak, tak, tak. Tak działa ta większość teraz. Teraz działa większość, tak, że to jest konkret albo wcale, albo z tobą nie gadam. Albo ci powiedzą, że ten konkret to jest filozofia. Bujanie w chmurach, to no nie. No niestety, bo filozofia takim jest. No, bujaniem w chmurach. No chwila. Znowu widzisz, nie możesz być wolnym człowiekiem, jeżeli odrzucasz naukę, czy odrzucasz inne pomysły. Nawet bujanie w chmurach to jest bezcenne. Ludzie mówią, że to jest bez wartości. Bujanie w chmurach, inne rzeczy to są bez wartości. My jesteśmy całością. Widzisz, i o to mi chodzi, że najpierw musisz zrozumieć osobowość człowieka, siebie, i wtedy będziesz widział nie tylko siebie, ale innych ludzi. I wtedy będziesz mógł rozpoznawać, pomagasz nawet takim ludziom, czy on idzie dobrą ścieżką, czy nie idzie dobrą ścieżką. Dekret Cichockiego jest takim czymś, co no nie idzie dobrą ścieżką. Znaczy, wiesz, wszystkie ścieżki są dobre, ale zawsze jest łatwiejszy sposób. A jaki jest ten łatwiejszy sposób? To chyba ci ten Cichocki... Wystarczy, widzisz, wystarczy samo to, że zaczniesz przynajmniej chwilę zastanowić się, jak, co to znaczy zawsze jest łatwiejszy sposób. Widzisz, bo umysł już mówi tak, a to skoro jest łatwiejszy sposób, to mi go daj, skoro mi powiedziałeś. Właśnie mi powiedziałeś, że jest, to znaczy, że go masz. A jak go nie masz, to co ty gadasz? To jest tylko filozofia. Widzisz? To jest umysł nasz. Możesz się pobawić nawet tym, czym jest łatwiejszy sposób. Czy naprawdę zawsze jest łatwiejszy sposób? Bo jeżeli tak, i teraz mówisz tak, to jaki jest ten? Ten to jest bardzo skomplikowany. Czyli jaki jest to najłatwiejszy sposób? Najłatwiejszy sposób jest zacząć, jak ci powiedziałem, od prawdziwej podstawy. I znowu wchodzimy w kółko. Prędzej czy później ruszymy od prawdziwej podstawy. Czyli od prawa istnienia, zrozumienia prawa istnienia, co wydaje się na razie dla Cichockiego, jak ja to powiedziałem, do niego, Jezu, filozofia kolejna, Boże. No tak, to prawo istnienia, człowiek, osobowość, no, panie, takie rzeczy to nie, takie nie. Nie mówmy o tym, ja o tym nic nie wiem, bo Cichocki tak mówił. On w to nie wchodzi, panie. Czyli co, kiedyś może i wszedł, ale szybko się wycofał, powiedział dość. Temat mój, osobowości i wszystkich ludzi, dość. To komu on to robi? Krzysiu, jesteś tam? Tak, jest. Krzysiu, komu on to robi tak naprawdę? Zobacz. No komu on to robi? Jak on nie poznał siebie, nie poznał społeczeństwa, a robi rząd na całość społeczeństwa i na siebie. Od siebie właśnie. To on nam może krzywdę zrobić przecież. Tak samo jak komunizm, popatrz, komunizm też był zajebisty na papierze. No bo inaczej by nie wszedł, słuchaj. Wszystko było fajne na papierze. Tylko, że już tego nie ma, bo nikt nie zbadał... Mówisz, że od 20 czerwca będzie się zmieniać wszystko, tak? Że ludzie zaczną dostrzegać. Znaczy nie traktuj tego sztywno, bo to znowu jest początek, pamiętaj. To jest przemiana i znowu początek, nie? To jest jak początek dnia, z samego rana, z samego przebudzenia, jak ptaszki ćwierkają, to jest, można powiedzieć, to. To widzisz, na razie się nic nie dzieje, a jednocześnie coś się dzieje. No tak. No, więc... No dobra, Rafał, to chcę, pogadamy może... Kończymy, tak, bo ja też, Krzysiu, kurde, godzinę... Widzę, że się rozglądasz też. Trzy godziny. Dobra, pomyśl o prawdziwych podstawach i o pomysłach. No, dobra, ja muszę z tym Cichockim, bo mają nerwowy jakiś... On nie... Po co z nim będziesz gadał? Zostaw go. Nerwowy. Słuchaj, zostaw go w spokoju. No poza tym widzisz, no pan... My kiedyś będziemy na ty, widzisz. To też możesz poznać wolnego człowieka, że po pierwsze, że mu nie zależy, czy mówisz mu pan, czy nie pan. No a jak on by tutaj się tak bardzo domagał. Właśnie ciekawe, czy jakbym powiedział, czy możemy przejść na ty, czy możemy być po imieniu, co by powiedział, co? To trzeba mu zadać to pytanie. No właśnie, ale wytestuj go. Jak nie, no powie... ja wiem, jak zrobi, bo już nieraz widziałem, jak się tak zachowują na takie coś. I co? Co? On by ci powiedział, zależy od sposobu. Zależy, nie widzisz? Ma znaczenia. Ale widzisz, znowu, to jest pomysłodawca na całe społeczeństwo i znowu mówi zależy.
A jak mówi zależy, to znaczy, że on by karał takich niektórych, którzy by mu mówili, albo by się sam oburzał, widzisz? Obraza, proszę pana, bo pan się mówi. Obraza, mówi się, proszę sądu, władca. Widzisz? Pomysłodawca nasz. Dobra. Tak nie będzie, no słuchaj. Tak. Jak mamy przechodzić na ty. No, łatwiej jest. Widzisz? Łatwiejszy sposób, patrz. Zawsze jest, masz przykład łatwiejszego sposobu. Zawsze jest łatwiejszy sposób mówić sobie zwyczajnie po imieniu. Albo Rafał, nie wiem, syn Józefa, czy tam jesteś z rodu Chudek. Krzysztof z rodu Chudek, fajnie, wystarczy. A jak ci mam mówić Krzyś, prosty? Tyle. No, no dobra, na razie. Do następnego. Okay. Dzięki w ogóle za poradę i tak dalej. Nie, ma tam, no, nagrywaj. Przydałeś się, powiem ci, że przydałeś się. Widzisz, dobry pomysł zadzwonić. No, może do tej zmiany dojdziemy. Jesteś już w tej zmianie, jesteś, tylko że widzisz... Jestem zmianą po prostu. Na razie jesteś, my jesteśmy tak jakby poturbowani tym wszystkim, a potem wyjdziemy na prosto. Potem my będziemy jak te formułki jeden. Spokojnie. See you. Na razie.